Givenchy Pi to kolejny zapach stworzony przez Alberto Morillasa. Jakbyście sprawdzili w składzie, to on ma głównie akordy waniliowe, ambrowe, migdałowe, orzechowe. Powstał w 2000, sorry, w 98 roku i przeszedł wiele reformulacji. Ludzie piszą, że się pogorszył. No, nie dziwię się. Z reguły zapachy, które zostały wcześniej wymyślone, musiały przejść dopasowywanie kryteriów pod obecne standardy europejskie, więc niektórych składników nie można było stosować, musieli podmienić. To skutkowało pogorszeniem. Buteleczka się raczej nie zmieniła, bo zapamiętałem ją tak jak teraz. O, zobaczcie. Ma wyryty normalnie napis. Nie wiem jaki, to nie jest pi. A może to jest pi? To jest taka symbolika pi, taka. No. Tak wygląda zapach. A jak pachnie? Może pierwsze tak. Ludzie porównują go do Job LeBain. Widzę podobieństwa. Innych zapachów, które tam są wymienione, nie widzę, nie znam. Żarpur znam od Boucheron. No i znam L'Homme Ideal. Tutaj w ogóle nie ma tych niuansów z L'Homme. On jest. Opinia o Givenchy. Słodki z odrobiną ziół, tak bym to powiedział. Pasuje na chłodniejszą porę pogodową. I to tyle. W składzie mam mandarynkę, estragon, rozmaryn, bazylia. Widzicie, ile jest nut ziołowych? No dużo. Potem jeszcze jest anyż, geranium i dodane jest neroli i konwalia, które może rozweselają trochę kompozycję. A w nucie bazy jest bardzo mocno wyszczególniona wanilia, migdał, fasolatonka, benzoes, cedr. Ja migdałów aż tak nie czuję. Nie jest zły, ale on kosztował 250 zł. A Guerlain L'Homme Ideal kosztuje 340. Warto dopłacić, bo L'Homme jest. Sorry, co ja powiedziałem? Tak, dobrze powiedziałem. L'Homme Ideal jest znacznie lepszym zapachem. Bije na głowę z 2-3 razy tego Givenchy Pi. Natomiast jeżeli dużo oklepałeś słodziaków, ale nie takich typowych słodziaków, tylko z niuansami zielonymi, i ci się już reszta znudziła, to warto dać szansę temu zapachowi Givenchy. No, dla mnie odpada z racji tego, że ja po prostu nie przypadł mi do gustu i tyle. Zostawcie komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się.